Hej, cześć, tutaj Noemi, witam Cię we vlogu o pierwszej 40 tym razem. Kolejnym vlogu w nocy, kiedy już prawie powinna mi spać, a tak naprawdę robię coś innego. To jest w sumie u mnie naprawdę całkiem normalne. Mój mózg się dopiero budzi gdzieś mniej więcej o tej porze. Chciałam, kurde, żeby to był taki vlog bardziej luźny niż zwykle. Siedzę sobie tutaj na łóżku, piję sobie zieloną herbatę, oczywiście ziołową, prawda? Świąteczny kubek, który przypomina mi o starych czasach, bardzo ciekawych zresztą. No i właśnie dzięki tym wspomnieniom może zacznijmy przechodzić powoli do tematu filmu, oczywiście nie jest to clickbait. Ja już praktycznie dzisiaj miałam się kłaść spać i tak naszła mnie myśl, kurde, jestem już tutaj z wami 3 lata na tych tubach. Zaczęłam nagrywać 3 lata temu i jest tutaj masa osób, które albo ogląda mnie od początku, albo ogląda mnie od dawna. Czytam komentarze, więc naprawdę wiem, ile osób ogląda mnie od dawna i tak sobie myślę, kurde, jest tyle rzeczy, które chciałabym powiedzieć. Działo się tyle dziwnych rzeczy, które mogę powiedzieć i właściwie komu ja to mam mówić? Czy nie będzie najlepiej, jak powiem to po prostu tobie? Myślę sobie, nie, nagram tego vloga. Jakby nadszedł mi po prostu pomysł na tego vloga i myślę sobie, po prostu go nagram. Zrobię taką serię, może się spodoba. Story time właśnie, w której będę opowiadała jakieś sytuacje z mojego życia, te dziwne, te śmieszne, te straszne. A uwierz mi lub nie, ale naprawdę w moim życiu ciągle dzieje się coś dziwnego i ten, kto mnie zna, to dobrze o tym wie. No i tak, myślę po prostu sobie, że jesteśmy tutaj tyle razem ze sobą, że nie ma sensu po prostu pewnych rzeczy ukrywać. Myślę, że fajnie jest się podzielić takimi jakimiś innymi rzeczami niż niektórzy vlogerzy mówią. I ja, opowiadając to, chciałabym też nauczyć ciebie czegoś. Może jeszcze tego nie wiesz, może dopiero będziesz to przeżywać. Chciałabym cię przed pewnymi rzeczami ostrzec. I zanim znajdą się tutaj wielcy obrońcy marihuany, którzy będą mówili, weźcie ręce z klawiatury, ja jeszcze nawet nie zaczęłam tego filmu. Ja nie zamierzam w tym filmie hejtować ani negować marihuany, palenia marihuany. Jeżeli ktoś to robi, nie obchodzi mnie, to niech to robi. Jedynie nie polecam tego niepełnoletnim. Nie wiem nawet, jak do tego mikrofonu mam się totalnie ustawić. Już go przesuwam od 20 minut. A więc teraz przejdźmy do story time dziwnego, pamiętnego z Anglii. Ten, kto mnie oglądał od dawna, to oczywiście wie, że ja w Londynie spędziłam 2 lata. I działo się tam naprawdę dużo. Nauczyłam się po prostu strasznie dużo rzeczy. Totalnie innego stylu życia, innej kultury. To jest, też zależy, w jakich kręgach się człowiek obraca. Ale ja właśnie miałam taki problem, że zawsze jak się gdzieś musiałam przenieść, przeprowadzić, to ciągle, ale to ciągle natrafiałam na dziwnych ludzi. A w Anglii jest masa dziwnych ludzi, a w Londynie jest jeszcze więcej dziwnych ludzi. Ej, dobra, Noemi, gadasz, ale o co chodzi z tym ziołem, tak? O co chodzi z tym ziołem? Czy jaki masz problem do zioła, tak? Przecież jak marihuana, coś naturalnego mogło cię zabić, tak? Historia stała się po przeprowadzce do nowego domu właśnie w Anglii. Kto wie mniej więcej, jak wygląda Londyn, to będzie wiedział, jakie tam są domki. Śmieszne, niskie, białe domki i dużo ludzi w środku. No i akurat tak się złożyło, że naszymi sąsiadami byli Polacy, tak. I było super, no bo ja, mój angielski był słaby, fajnie byłoby poznać jakichś Polaków. Byli mega ciepli, mega pozytywni. Strasznie się cieszyłam, że spotkałam swoich rodaków. I byłam do nich taka mega otwarta, po prostu strasznie im wierzyłam, tak? Oni byli też zresztą dosyć młodzi, nie byli znowu jacyś, byli na pewno starsi ode mnie, tak? Byli dużo starsi ode mnie, po prostu zaprosili mnie na ogródek i oni mówią, że my jesteśmy mega pokojowymi ludźmi, my tam tylko palimy zioło, jesteśmy spoko, wyluzowani. To ja sobie myślę, no super, okej, no to zaprosili mnie po prostu na garden, tak? Żebym z nimi zapaliła, to się lepiej poznamy, to będzie chill, będzie fajnie. Wtedy będziemy się wszyscy lubić i w ogóle będzie cool. Więc sobie pomyślałam, spoko, fajni ludzie, przecież nic mi nie mogą zrobić, lepiej się z nimi poznam, tak? I poszłam po prostu, no i namówili mnie na to, żeby właśnie z nimi zapalić, tak?
tego nie było jakoś dużo, tak? To mieliśmy po prostu sobie symbolicznie zapalić na poznanie się, na skumanie się w nowym towarzystwie. I ten jointik oczywiście leciał w kółko, tam sobie ludzie po kolei palili. Kurde, nagle poczułam taki dziwny zapach, dziwny smak i mówię, ej, to ładnie pachnie, nie? Ale dziwnie smakuje i kurde, no tak nic nie czuję po prostu po tym. Sobie myślę, o co chodzi, tak? Jakbym normalnie, nie wiem, jakiegoś papierosa paliła. No i w pewnym momencie tak się, kurde, dziwnie poczułam. Poczułam taki dziwny smak i mówię, ej, chwila, ej, ale co to jest, nie? Mówię, to nie smakuje jak zioło, to nie jest zioło, co to jest, nie? I chłopak właśnie wyciągnął z kieszeni mały papierek, na którym były takie kolorowe obrazki i mówi, no jak to, co to jest? To jest clockwork. I się do mnie śmieje, nie? Mówi, to jest clockwork. A ja, co to jest clockwork, nie? Widząc tą paczkę, jak on ją wyjmuje z kieszeni, ja po prostu się zrobiłam blada. Ja byłam totalnie przerażona, bo nagle dowiedziałam się, co to jest i wiedziałam, że to jest gówno, za przeproszeniem, to jest świństwo, którego ja nigdy w życiu bym nie chciała wziąć. Jestem osobą, która nie jest za narkotykami, która absolutnie tego nie popiera i która nigdy nie próbowała niczego takiego, a nagle miałam to w ustach, tak? Nagle miałam to w sobie. To było najgorsze, że miałam to w sobie. To jest najgorsze, co można komuś takiemu zrobić. Nagle po prostu ugięły mi się nogi. Zaczęłam widzieć obraz, jakbym była totalnie pijana i wystraszyłam się tego gościa. Wystraszyłam się po prostu strasznie tego gościa. On się śmiał jak nienormalny. Weszłam do środka, do tego domu z ogródka i zaczęłam iść po schodach, zaczęłam się trzymać ścian, po prostu nogi mi się uginały, prawie się wywracałam na boki. Biegłam szybko właśnie do mojego chłopaka i naprawdę cud i szczęście, że on tam ze mną był, bo myślę, że bez niego bym sobie nie poradziła, myślę, że bez niego nie dałabym się rady później uspokoić. Weszłam na górę po schodach, położyłam się na łóżko i serce zaczęło mi tak strasznie szybko bić. Ono mnie po prostu bolało, jakby było obite i obśniaczone całe w środku. Jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie, jaka to była substancja psychoaktywna, to oczywiście zostań do końca tego filmu, to na końcu po prostu wyjaśnię, co to jest i o co chodziło. A więc leżałam na tym łóżku, zaczęłam się po prostu kulić i wołałam po prostu do mojego chłopaka, że proszę cię, dzwoń na pogotowie, bo ja umrę, czuję, że umieram, czuję po prostu, czułam, jak odchodziłam z tego świata, tak? To nie było fajne uczucie, to było po prostu uczucie umierania. Jeżeli miałabym umierać, to myślę, że to uczucie idealnie by to opisywało. Nadużywam słowa po prostu. To nie jest takie proste wcale, ale staram się wytłumaczyć to tak, żeby było proste. No po prostu coś strasznego. Chyba jedno z najgorszych odczuć, jakie w życiu miałam. Ja po prostu złapałam typowego bad tripa i później zaczęłam czuć, jak się palę, że moje ręce już zaczynają płonąć, jestem na stosie, moje nogi, moja skóra jest po prostu w płomieniach, ja się poczułam na moje ręce, one się całe paliły. Gorszy był moment, ja już wszystkiego dokładnie nie pamiętam, bo to wiadomo, to było rok temu? Nie, to było z półtorej roku temu jakoś. Ja już po prostu dokładnie nie pamiętam tych wszystkich odczuć, ja tego nigdzie nie zapisywałam, jakoś nie powtarzałam nikomu o tym. Ale najgorszy moment pamiętam, że był wtedy, jak się położyłam i zamknęłam oczy. Wtedy zaczęły się te halucynacje pod powiekami i to było straszne, kurde, to było okropne. Ciężko mi to jest nawet wytłumaczyć ci, wiesz? To jest takie uczucie, jakbym została zamknięta w jakiejś czasoprzestrzeni, która jest kolorami, tak. Jest linia i ona jest czasem. Ja zostałam zamknięta na tej linii i ona ma taki okrąg w środku, powiedzmy, taki owal. Jest wypełniona milionami kolorów, tak. Ona po prostu emitowała kolorami. Ja znajdowałam się pośrodku tego czasu. Więc tak naprawdę tak źle się czułam przez parę minut, ale ja czułam się, jakbym została uwięziona na setki lat. Czułam się, jakbym została po prostu uwięziona w tym czymś na... Naprawdę, to były setki lat. Ja nie wiem, to jest takie dziwne uczucie jednostki czasu, której tutaj na Ziemi nie przeżyjesz. A ja to czułam. Czułam po prostu, jakbym przeżyła setki lat. Jakby to powiedzieć, zaczęło mi się tak kręcić w głowie, że mimo, że miałam zamknięte oczy, czułam, jakbym się, nie wiem, to nie było tak, jakbym się przewracała. To było tak, jakby mi się coś stało w mózg, naprawdę nie żartuję, ale ja miałam wtedy, wkręciłam sobie coś takiego, że wydawało mi się, że mnie to coś, co zapaliłam, tak, że mnie upośledziło i że jakoś zniszczyło mi to w ten sposób mózg, że już przez całe życie będę upośledzona, że nie będę mogła nic powiedzieć, bo ja nie mogłam wykrztusić słowa dobrze,
Nie mogłam złapać pionu, nie mogłam w ogóle wejść na ten poziom, bo to jest tak, że jak tutaj jest poziom rzeczywistości i ty sobie żyjesz w tym poziomie i tutaj jest fajnie, możesz normalnie, tutaj się normalnie czujesz, możesz normalnie do wszystkich mówić i wyrażać swoje emocje i śmiać się i być smutnym, złym, to tutaj są takie schodki, w których ty już ten poziom, ty już tutaj nie czujesz nic i w tych innych poziomach rzeczywistości już nie jest tak łatwo powiedzieć i zrobić coś. Już jesteś tak trochę taki zgubiony. I ja tam po prostu gdzieś na dole sobie byłam. I wydawało mi się, że już nigdy stamtąd nie wyjdę. Było mi tak smutno, że już nigdy nie spotkam mojego chłopaka, że nigdy z nim normalnie nie pogadam. On może się będzie przez chwilę mną opiekował, jak jestem w takim stanie, ale już nigdy nie będzie chciał ze mną gadać, czy... No po prostu kiedyś mnie zostawi, bo skoro jestem już taka upośledzona i jestem gdzieś w tym dziwnym doku, w którym nie mogę złapać pionu i rzeczywistości, to my już nigdy nie będziemy ze sobą normalnie gadać, bo mi odbiło, tak? Jestem nienormalna i już nie będę mogła gadać z normalnymi ludźmi i żyć w tym normalnym świecie. Tak się wtedy czułam. To było mniej więcej to, ale i tak ciężko mi jest to określić. Czyli czułam się po prostu, jakbym w tym kołowrotku była zamknięta setkami, tysiącami lat. Na ciele czułam ból, ale to był ból, jeżeli emocje miałyby uczucie fizyczne, nie tylko psychiczne, to właśnie to było to. Czułam się, jakbym czuła ból, na ciele ból psychiczny, tak? To było, kurde, strasznie dziwne. Czułam, to było najgorsze, że czułam w jednym momencie i lęk, i strach, i smutek, i szczęście, rozpacz, euforię. To było naprawdę wszystkie emocje, jakie można było czuć, czułam w sobie i to mnie strasznie kłuło. To mnie tak kłuło na całym ciele i cały czas byłam w tej przestrzeni, tak jak mówiłam, w tej przestrzeni czasu, zagięta w tej po prostu kuli różnych odczuć. I oczywiście cały czas z tą świadomością w głowie, że nigdy stąd nie wyjdę, że już mnie totalnie upośledziło, że jestem tak psychiczna i cholera wie gdzie, że z nikim już nigdy się nie porozumiem, nie? Później zaczęłam łapać ten pion, bo sobie to wmawiałam, że wszystko jest w porządku. I w momencie, kiedy z tego wyszłam... Już usiadłam sobie na łóżku i jeszcze ta rzeczywistość do mnie do końca nie docierała. Że ja w ogóle nie czułam moich ust, nie czułam mojego gardła, przełyku, miałam wszystko sparaliżowane. Potem jak doszłam do siebie, to pamiętam, jak się ucieszyłam, że kurde... Że wyszłam z tego gówna i jednak jestem w tej rzeczywistości. Jezu, ja się tak ucieszyłam, że ja jestem w tej rzeczywistości i obiecałam sobie, że nigdy w życiu nie chcę znowu się poczuć tutaj. Nie chcę nigdy czuć tego uczucia, bo jest po prostu przerażające. To było dla mnie coś strasznego, coś co przeżyłam. Pewnie jacyś ludzie, którzy długo biorą jakieś dragi czy coś, pewnie by się śmiali z tego, co opowiadam. Mogłoby być dla nich dziwne, ale dla mnie to jest przerażające. Sorry, każdy, kto to bierze, naprawdę jest dla mnie biednym człowiekiem. Przeżyłam coś strasznego. Jeszcze długo po tym, parę godzin wracałam do siebie. Ale jak mi to już przeszło przez tydzień, uwierz mi, przez tydzień, ja tak się cieszyłam i dziękowałam, że jestem w tej rzeczywistości, co jestem. I że ja już nigdy nie będę narzekała na złe rzeczy, które mnie tutaj spotkają. Bo wiem, jaki strach... Jaki ból można czuć, którego ta rzeczywistość, która jest tutaj, nam nie daje. Takie sytuacje mogą doprowadzić do trwałych zmian w twojej psychice. Tego typu narkotyki, o których zaraz powiem, no zaraz wyjaśnię, co to jest, mogą cię po prostu zabić, bo je łatwo można bardzo przedawkować. I już zaraz powiem, czym jest syntetyczna marihuana, bo potem z tego, co się dowiedziałam, tak to się nazywa. I jeszcze lepszą historię, zaraz powiem, która stała się dzień przed tym. Dzień przed tym stało się coś takiego, że oglądałam program na YouTubie właśnie o gościu, który był uzależniony od tej syntetycznej marihuany. Jeżeli ktoś nie wie, to wygląda tak, ja to pokażę tutaj. To jest po prostu typowy dopalacz.
Najlepsze było to, że ja dzień wcześniej o tym czytałam, oglądałam, sorry, na YouTubie właśnie filmik gościu, który był od uzależniony od lat od tego i pamiętam, jak on się telepał, jak tego nie przyjął, musiał strasznie tego dużo brać i po prostu nie wierzę, wiem, że to brzmi niewiarygodnie, ale na następny dzień ktoś mi to dał, tak. I uwierz, że to nie było na zasadzie, że ja po prostu chciałam sobie to spróbować, bo nie jestem na tyle głupia, jeżeli znasz mnie i oglądasz od dawna i znasz moje zdanie, co sądzę o narkotykach, to dobrze wiesz, że czegoś takiego bym nie tknęła i tego absolutnie nikomu nie polecam. I po prostu dałam się wrobić, zaufałam osobom, którym nie powinnam, bo widziałam je pierwszy raz. Ledwo co się tam wprowadziłam i od razu im zaufałam. Nie można tak robić. To nie są po prostu dobrzy ludzie i to nie jest nic dobrego dla was, co możecie wziąć. Jeżeli zależy wam na zdrowiu, na tym, żeby być szczęśliwym, to nie jest droga do szczęścia. Nie bądźcie głupi, nie dajcie się po prostu namawiać innym. No, miejcie swoje zdanie, miejcie trochę tej asertywności. Nie, ja takich rzeczy nie biorę, wolę mieć wszystko w porządku z głową i bye bye, do widzenia, tak? Mówi się po prostu nie, na takie rzeczy mówi się nie. I wiecie, tam ludzie mówią, że a wszystko jest dla ludzi, trzeba mieć do wszystkiego umiar, trzeba mieć do tego głowę, a tak do wszystkiego można tam, wiecie, kurde, spróbować, ale to jest kompletna bzdura, bo ludzie są różni i wielu osobom po prostu nie wolno pewnych rzeczy robić. Na pewno, nie wiem, nie chcielibyście potem skoczyć z okna, bo się palicie. Nie próbuj nigdy tego. Dziękuję bardzo za oglądanie. Nie zapomnij wbić na Instagrama. Wbijaj teraz. No dawaj, wbijaj. Namawiam cię. Bo mi tam smutno samej na tym Instagramie. Wbijaj na Facebooka, Snapchata, jeśli chcesz, bo najbardziej to na Instagramie siedzę, więc jestem najbardziej aktywna. Dzięki za oglądanie i pamiętaj, odcinki się pojawiają codziennie teraz. Także do zobaczenia jutro w kolejnym filmiku. Uważaj na siebie. Naprawdę, uważaj na siebie i nie ufaj zbytnio ludziom. Trzymaj się, na razie. Cześć. Yeah.